kochani, jestem Anna Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj porozmawiamy o książce, która teoretycznie jest skierowana dla dzieci. To znaczy, tak sugeruje okładka, opis, no i wydawnictwo, ale jako, że napisała ją Marta Kisiel, to nawet gdyby to był poradnik dla młodych mam, i tak bym to przeczytała i pewnie i tak byłoby świetne. Także, kochani, dzisiaj porozmawiamy o książce Małe Licho i Tajemnica Nieborządka, która swoją drogą dzisiaj ma swoją premierę. Także zapraszam. Słowem wstępu, jeżeli nie widzieliście jeszcze moich odcinków na temat dożywocia i siły niższej, to serdecznie zapraszam, powinien się zaraz tutaj wysunąć w formie karty, chyba że coś zrobiłam źle. A jeżeli nie czytaliście jeszcze tych książek, to nie mam zielonego pojęcia, na co czekacie, dlatego że to jest coś, co jest naprawdę cudowne i z ręką na sercu w ciemno każdemu będę polecała te książki. Także moi drodzy, do roboty. A my przejdźmy do dzisiejszej premiery. Nieborządko, czyli główny bohater tej książki, właściwie pojawił się już w Sile Niższej, zrobił tam naprawdę niemałe zamieszanie i zaskoczył, podejrzewam, nie tylko tamtejszych bohaterów, ale też czytelników, a przynajmniej zaskoczył mnie. Natomiast w tej książce możemy obserwować nieborządko, które właściwie już jest całkiem poważnym, 9-letnim bożkiem, który właśnie wkracza w tą pierwszą dorosłość, czyli uwaga, idzie do szkoły. I problemem nawet nie jest to, że szkoła to zmora ludzkości, chociaż trochę jest, ale przede wszystkim to, że Bożek wychował się w dość dziwnych i szalonych okolicznościach, to znaczy, no jego wujkiem jest właściwie Konrad Romańczuk, ale przede wszystkim mieszka on w domu z masą nadprzyrodzonych istot, takich jak Krakers, który nadal buszuje po piwnicy i karmi wszystkich mieszkańców, jak Gucio, czyli Krakers z wersji mini, który zamieszkuje przestrzeń pod łóżkiem Bożka, jak dwa anioły stróże, czyli Cadkiel i moje ukochane Licho, całkiem normalna czarna kotka o imieniu Zmora, ale też utopiec, dżin, czy też niemieckie widma. Mogłabym tak jeszcze dalej, ale mam nadzieję, że już załapaliście, o co mi chodzi. W każdym razie można uznać, że ten dom był dość orientalny i dość dziwny, a jego mieszkańcy też nie należeli do tych najzwyklejszych. Także biorąc pod uwagę to, że przy okazji Bożek też ma swoją tajemnicę i nie jest tak do końca najnormalniejszym dzieckiem na świecie, to mam nadzieję, że rozumiecie już, dlaczego ta szkoła i wejście do normalnego społeczeństwa może być problemem. Cudowne jest to, że Małe Licho i Tajemnica Nieborządka jest taką książką, jakiej oczekiwałam, na jaką miałam nadzieję, dlatego że to jest, można powiedzieć, że kontynuacja dożywocia i siły niższej, ale z innej perspektywy, to znaczy nadal mamy tutaj tych samych bohaterów, czyli nadal mamy właśnie Licho, nadal mamy Konrada, Krakersa, Półktura i tak dalej, czyli nadal są to ci sami bohaterowie, których tak strasznie pokochałam dzięki tym dwóm książkom, ale to wszystko jest pokazane z innej perspektywy, z perspektywy dziecka, z perspektywy małej istotki, która właśnie weszła, tak wiecie, jako totalnie biała kartka, weszła do tego domu i wywróciła to wszystko do góry nogami. Urocze jest to, że ta książka wyciąga też z nas, przynajmniej ze mnie wyciągnęła, to małe dziecko i małą dziewczynkę, która kiedy była mała, chodziła z psem i kozami do lasu i mi się wydawało to najnormalniejsze na świecie. I tak samo jest tutaj. Bożek na samym początku książki jest rozkosznym dzieciaczkiem, dla którego najnormalniejszą rzeczą na świecie jest wybudowanie razem z Lichem statku kosmicznego dla Jeana, bo przecież to jest normalne, że każdy Jean chciałby mieć swój statek kosmiczny. I pokazuje ta książka w pewien sposób to, co szkoła i społeczeństwo robi z nami i pokazuje to niby z perspektywy dziecka, to znaczy tego, jak to rozkoszne dzieciątko poszło do szkoły i nagle wraca, po prostu kilka tygodni później to jest chłopczyk, który wraca sfrustrowany do domu, niczym po prostu dorosły, dlatego że od dzisiaj on je tylko i wyłącznie karapki z pasztetem i z ogórkiem zielonym, bo najpopularniejszy chłopak w szkole też je tylko i wyłącznie karapki z pasztetem i ogórkiem zielonym. I w ogóle dlaczego on nie wie, kim są Transformersi i Minionki i kim jest Spider-Man itd., itd. To znaczy, ona niby pokazuje to z perspektywy Bożka, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że ona przypomina też czytelnikowi, jak my się dajemy, nawet jako osoby dorosłe, zmieniać tylko i wyłącznie z powodu nowych znajomości i to zmieniać czasami wbrew naszej woli, że dajemy sobie narzucać czyjeś zdanie i po prostu jesteśmy jak takie małe dzieci. I przy okazji jest ona tak cudowna i tak ciepła, chociażby właśnie z tego powodu, że
ona pokazuje nam w końcu, że nie musimy wcale być tacy jak wszyscy dookoła. Nie musimy jeść tych kanapek z pasztetem i z ogórkiem zielonym, jeżeli ich nie lubimy. I że to jest jak najbardziej w porządku. I że przyjaźń i miłość i opiekuńczość i to wszystko powinno być ponad kanapkę z pasztetem. I że to nie my musimy się podporządkowywać do wszystkich osób dookoła, tak samo jak Bożek nie musi się podporządkowywać swoim kolegom. Tylko my sami wybieramy, kto jest w naszym życiu i kto jest tą osobą istotną. Bycie kimś innym, bycie kimś niekoniecznie normalnym, to jest dobra rzecz i to jest jak najbardziej w porządku. Po prostu bądźmy sobą. Koniec. Podsumowując, Pauli Hoyt, Tajemnice Nieporządka to książka, która definitywnie jest książką Marty Kisiel. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle zabrzmi, ale mamy tutaj nadal tych samych genialnych bohaterów, których ja pokochałam przez dwie poprzednie jej książki. Mamy nadal ten sam świetny sposób pisania. Tutaj co prawda troszeczkę ugrzeczniony, no bo wiadomo, że wiek odbiorców troszeczkę się obniżył, ale nadal to są bardzo inteligentne teksty, bardzo intrygujący i interesujący humor. Także wydaje mi się, że to nie jest książka tylko i wyłącznie dla dzieci, ale że każdy w niej coś znajdzie, bo jest tak urocza, jest tak milutka i kochana, a z drugiej strony tak smutna w pewnych momentach, kiedy widzimy w małym Bożku siebie, że myślę, że to jest coś, co każdy powinien przeczytać i definitywnie Wam się to spodoba. Kochani, i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu w ogóle, co sądzicie o książkach Marty Kisiel, bo wiem, że to jest dość specyficzna autorka i ma specyficzny sposób pisania, który ja osobiście pokochałam całym sercem, ale wiadomo, że no nie u każdego tak to podziała, ale tak się zastanawiam, jak to jest, że tak to ujmę. I pamiętajcie, że jeżeli lubicie moje filmiki, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, dzwoneczek zaraz obok, bo planuję powoli odgruzowywać się z zaległych książek, także mam nadzieję, że częstotliwość filmików też może się zmienić, także do zobaczenia być może nawet nie za tydzień i na razie.